Dobra, to zaczynamy. W dzisiejszym odcinku, co tak naprawdę poszczególni naprawiacze systemu bankowego widzą i jak oni teraz to odbierają? Czy szykuje nam się niezły kaganiec? To zobaczymy. Oraz to, jak właśnie powolutku chyli się tutaj upadek dolara. Ale czy na pewno? Nie wiadomo, tutaj też trzeba spojrzeć w pewnym aspekcie, gdyż Stany mają nadal bardzo dobrego asa w rękawie. Czy go zużyją? Nie wiem, ale jest to podobne do Microsoftu i do Sony PlayStation. Więc ci, co wiedzą, czym była czwarta generacja konsol, prawdopodobnie będą wiedzieli, co tutaj powiem. Teraz robimy tak jak Devil May Cry. Oraz ostatnia wiadomość, jaka dzisiaj będzie? Tomek Narkun. Czy to on przyczyni się do akceleracji spadku cen na rynku? Gorący temat, co? Ale mam nadzieję, że Tomek mnie nie zje, bo zaraz wszystko tam wytłumaczę. Także ruszamy. Witam wszystkich, piątek, live z Brygadą Tygrysa. Zaczynamy. Cześć, nazywam się Maciek, to jest 321 Krypto. Zaczynamy. Wszystko, co powiem, wyłącznie moim zdaniem, nie powinno być traktowane jako porada inwestycyjna. Pamiętajcie, w krypto nie ma żadnych gwarancji, są tylko szanse, a jedyną gwarancją, jaka się znajduje, to tylko to, że jest ogromne ryzyko i stracicie całą kasę. Momencik, coś tutaj, jakiś głos, czyżbym tutaj czegoś nie włączył? Coś tam tego, Marcin, chciałeś powiedzieć? Nie? Nic? Wszystko ok? No dobra, bo jak coś to ten, jest włączony, jest nagrywanie jest włączone. Dobra, bo tutaj akurat takiego przypomnienia właśnie jedna tu z osób pilnuje, żebym miał wciśnięty nagrywanie, gdyż czasami nawijam na innych live'ach powiedzmy po 20 parę minut i nie ma. Także dobra, jedziemy. Wszystko co powiem, tylko moim zdaniem. Pamiętajcie, link do Telegrama tego, w sumie to i tak polecam na Telegramie, ale dla powtórki na YouTube, jest pod, na dole pod opisem, w opisie tego wideo. Oraz pamiętajcie, że tutaj ten Telegram jest darmowy, tylko miejcie Telegram username ustawiony, tutaj są właśnie duże update'y, a także seria Szybki Start niedługo będzie odświeżona, więc jak ktoś jeszcze nie oglądał Szybkiego Startu i wchodzi po betonie, to dobrze, żeby sobie tak przejrzał, to seria króciutkich filmików, to jest w playliście, na kanale seria krótkich filmików, w których tutaj playlisty, zobaczcie, krótkie filmiki, które tak wyjaśnione są podstawy, ale później będą rzeczy troszeczkę większe, ale też w takiej krótkiej bardzo formie opisane. To jest na wejście, to abyście otworzyli oczy i zobaczyli, o tutaj Szybki Start, jak pewne rzeczy wyglądają, dobra? Więc ruszamy do wiadomości. Dzisiaj dużo nie będzie, ponieważ dzisiejszy live, ten co był, dużo tutaj pokazał. Na razie według tego schematu tutaj wchodzimy, tak? Więc próba, nieudana próba przejścia tutaj przez Golden Pocket, ale nadal jeszcze tutaj jest za podbitka, tak? Więc jak ktoś trzyma sobie tutaj shorta, to już śmiało ma tutaj stop loss, że jeżeli będziemy przebijać, to już wyjdzie na zero, tak? I wtedy może być tutaj ciągłość. No ja myślę, że raczej mogłaby być tutaj właśnie taka mała pompa i to wtedy, czy mała, na 1000 lub 2000 dolarów, to nie taka mała. Ale to, co Wam mówiłem na właśnie na live'ie, obserwujmy tę wartość, 395 milionów i tutaj widzimy 295 milionów i słabnie, więc na razie nie widzę tego tutaj złamania, tak? Ale tak samo jeszcze ilość pozycji wzrostowych nadal, znaczy ilość pozycji otwartych, opening interest nadal rośnie, a tutaj możemy sobie zobaczyć właśnie jaki to jest, jaki jest stosunek, więc zobaczcie jak nagle longi zaczęły tutaj napierać i shorty zaczynają łapać zadyszkę i powoli są wysprzęglane. Czyli to wszystko, co powiedzieliśmy na tym live'ie dzisiaj w środku dnia, że tutaj są ich stop lossy, no na razie działa. I nic nowego tutaj nie powiem. Scenariusze, które tutaj podawałem, że liczę na tą górkę, czyli na ten tutaj, tą piątkę, która albo doszłaby do 29,5, albo może do 31 tysięcy. Tutaj mamy też główny poziom. Momencik. Connors Base Levels. O, główny poziom 31 tysięcy 38 dolarów.
i może tutaj dojdziemy. I wtedy oczekiwałbym właśnie takiego failu. Miałem nagrać, co to jest swing pattern i swing failure pattern, ale po tym live'ie, jak skończymy, to wrzucę to tam tylko na YouTube i dogram taki 3-5 minut odcinek i tutaj na Telegramie on będzie, dobrze? Tam pokażę tylko tą formację, jaka jest. I to jest właśnie taka ideologia mindsetowa, którą często powtarzam, dlatego jak nagrywam update'y często i tam w sumie no, ogląda je tam trochę ludzi, to dużo z Was może właśnie dlatego nie wie, o co chodzi i może dlatego właśnie jest takie mniejsze zainteresowanie. Także spoko, ale też to będzie też w update'cie tego darmowego, szybkiego startu. Tylko tak mówię, no nie będzie to zbyt deep w porównaniu do wersji tej drugiej, tak? Dobra, i jedziemy dalej. Przypomnienie, ogłoszenie parafialne, okay, że mamy nadal gap na 21 tysięcy, okay, takie przypomnienie tutaj. S&P, tak jak tutaj pięknie wyszło jeszcze w ostatnich godzinach, bardzo pięknie. Więc S&P idzie tutaj na zderzenie z naszym poziomem, który tutaj nas trzymał, to jest poziom 4176. No i zobaczymy, jak z tego wyjdziemy. Ja takich patternów powolnych nie za bardzo lubię, ale jeżeli to jest dalsze wejście, więc mamy teraz jedynkę, tutaj by była dwójka i teraz zaczynamy jedynkę, dwójkę i teraz miałaby się takie wyjście, tak? Więc dopiero aż przebijemy 4200, ten taki kanał tutaj wzrostowy lekki, to dopiero wtedy będzie można powiedzieć, że rynek naprawdę będzie zapieprzał. I wtedy będzie, będzie szansa na wzrosty i wtedy ten model tutaj z tym, tak jak już teraz powiem, z tym dodrukiem miałby tutaj miejsce. Czyli chodzi o to, że giełda, zobaczcie, ta pomarańczowa bardzo ładnie tutaj zapylała, jak postępował kolejny tutaj dodruk, tak? I teraz tak samo, aż później nagle dodruk się zwiększył. To będzie bardzo ciekawe i zaraz dojdziemy do tego tematu właśnie BRICS i tych innych rzeczy. I w sumie to może nie będę pokazywał innych monet w tym momencie, bo nie ma to sensu, na pewno będą jakieś pytania i komentarze, więc jak piszecie tam dużo komentarzy, to na razie może nie piszcie ich tak za bardzo, bo ja nie mam jak tego, nie mam jak czytać. Maciek, wspomnisz coś o Alien, please, mega bullish na tym, o kurna, nie wiem, to przypomnij mi później, to nie zobaczymy, nie mam pojęcia, co to jest właśnie Alien, ok? Alien 3 może tak kiedyś ten dobry filmik był, także dobra, słuchajcie, nie będę tu pokazywał, bo i tak pewnie będziemy przeglądać inne monety, tylko powiem, że pamiętajcie o tym, iż czekamy na, zobaczcie tu ile, zobaczcie ile energii jest na Chopindexie, ktoś powie energia, powiem tylko tyle, to jest bardzo dobry wskaźnik. Chopindex jest bardzo dobrym wskaźnikiem, gdyż często jest konsolidacja, zobaczcie, tak jak tutaj na przykład, i nie wiemy, kiedy jest potencjalny wybuch na przykład. Tak jak tutaj jest konsolidacja i nie wiemy. Spójrzcie, on nam pokazuje, hej, ja już muszę gdzieś iść, ten współczynnik pokazuje. Także jest tam właśnie to na darmowym szybkim starcie. Warto zobaczyć te dwa malutkie odcineczki, gdyż to sporo tutaj daje. I tak jak mówię, dominacja Bitcoina, jeżeli ta będzie spadać, to wtedy będziemy mieć szansę na alty. Tylko są tutaj dwa scenariusze. Albo Bitcoin teraz pójdzie do góry i to naprawdę będzie spory wzrost, nawet przebije to, co mówiłem, 31 i wtedy będzie lekko szedł bokiem i dominacja wtedy spadnie, to wtedy prawdopodobnie nasze alty wybiją do góry. Tak jak pokazywałem to na tym. Może to jeszcze raz pokażę, skoro wielu ludzi ogląda teraz to. Zobaczcie, tutaj mamy dominację, jako to wyłączymy. Okay. I weźmy sobie tutaj dominację Total 2, czyli Total 2 to jest dominacja altów z Ethereum razem, ale bez Bitcoina. Okay, jest bez Bitcoina. Zmienimy sobie tylko kolor na niebieski, bo ja przywykłem, że jak coś jest żółtego takiego, pomarańczowego, to jest to Bitcoin. I tutaj, i jeszcze raz go pokażę. Jeżeli dominacja Bitcoina, zobaczcie, to jest dominacja, ona tu wchodzi do góry, zobaczcie, alty, dominacja lekko spada, alty, bam, do góry, ok? I tutaj ponownie było, tak? Dominacja Bitcoina tutaj spadała, alty, bam, do góry. Dominacja Bitcoina doszła w tym miejscu, zobaczcie, o tutaj, alty, chwilę potem, bam, do góry. Dominacja tutaj to było coś odwrotnego, dominacja weszła, a tu była ucieczka z altów,
Następnie zobaczcie, dominacja tutaj konsolidowała się. Następnie spadała, patrzcie co z dominacją altów, cały czas rosła. To był ten taki mikro, co mieliśmy altcyzm, tak? Podobnie tutaj, dominacja zaczęła spadać, alty zaczęły rosnąć. Dominacja altów bokiem, dominacja bitcoina bokiem. Czekamy, aż dominacja pójdzie do góry lub teraz zaczęłaby spadać. Myślę, że jakby weszła z bitcoinem i zaczęła spadać, to cena podskoczyłaby altów i wtedy dominacja altów by się rozpędziła, bo ludzie kaszowaliby bitcoina właśnie do altów. Także mamy tutaj takie właśnie dosyć widoczne współpracę. Dobra, idziemy dalej. Dzisiaj sporo różnych takich wiadomości. Idziemy, słuchajcie, Load, czyli Lodestar Finance będzie miało tutaj swoje, tak, znaczy będzie działać w pełni na Arbitrum 8 kwietnia. Tam cena teraz poszła, bo już wcześniej była tam za 80 centów. Ja to może potem, zaraz potem. Lodestar. O, zobaczcie, cena poszła bardzo ładnie, tu był dosyć duży wolumen zakupowy, ale tak czy siak, ten projekt ma dopiero 2,4 market capa, tak? Czyli poszedł 100%, tutaj z prawie 100%, czyli miał coś około 1 miliona, 1,5 miliona, więc tak strasznie nie poszedł. Zobaczcie, to jest projekt ten z 16 marca, zobaczcie, bardzo, 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 bardzo młody. Więc jak sobie zobaczymy, to ja tutaj patrzę to na godzinówce, ale to nic tutaj nie oznacza, jakbyśmy mieli pierwsze wybicie. Teraz byłby moment wzrostowy, więc nawet jak zacznie przebijać 2 dolary, to też będzie to ten moment, w którym on nadal tutaj będzie miał dosyć mało, mają trajektorię. Tych monet jest bardzo mało, ale patrzymy na kapitalizację, a nie na nie na cenę monety, bo to market cap się głównie liczy, tak? Także także można to kupić na Camelocie, tak? Tutaj. Więc tam sobie zobaczcie, jeszcze poczytajcie sobie o tym projekcie. Po prostu może to być hype na niego, tak? Może to być hype na niego. InvestCops, tutaj 5 kwietnia, tutaj to z Zetli ta wiadomość pochodzi, będzie na InvestCops runda, tak? Druga, weźmie udział w drugiej debacie na temat wykorzystania Metaverse w branży sportowej. No i tutaj będą właśnie też inni goście, oraz właśnie Michał z Zetli. Także debaty tutaj dosyć dobrze pooglądać takie rzeczy. Ja nie wiem, czy są gdzieś takie replaye tego czy trzeba tam być, nie mam pojęcia, ale dobrze jest pooglądać takie rzeczy, bo czasami dobrze zobaczyć punkt widzenia od różnych osób. Wiecie, na przykład ja tam w sumie dosyć, można powiedzieć, że kupa się tutaj interesuje takimi typowo strict management w sporcie i od strony kuchni, jak branża sportowa podchodzi na przykład do NFT-ków i do innych rzeczy. No i na przykład warto posłuchać to, co na przykład Michał ma do powiedzenia na temat tego. Po prostu zobaczyć punkt widzenia innych ludzi, co siedzą w biznesie, tak? Jak na przykład to się tutaj lepi, tak? Bo wtedy można zobaczyć takie inside newsy. I jeszcze tutaj wiadomość. Piraci, nie wiem, czy pamiętacie, jak raz tam otwierałem skrzynki i pokazywałem piratów oraz ten filmik, co jest na 3-2-1 NFT Play to Earn powiadomienia. Pokazywałem właśnie tą rozgrywkę piratów, to teraz dochodzą właśnie wyspy, że już można tutaj kupować. A także z tego, co wiem, to dopiero później będzie taka funkcjonalność, że tam będzie można właśnie układać, jakby budować swoje takie plansze na tych wyspach, czyli te różne rozgrywki. To będzie bardzo ciekawe, bo wtedy jak dojdą, powiedzmy, jakieś, nie wiem, nowe bronie, nowe mechaniki, tego rodzaju, to wtedy byłoby bardzo dobrze budować właśnie takie swoje różne jakby tory przeszkód i plansze rozgrywkowe. Dobra, zobaczmy tutaj. Patrzcie. Blackstone's Schwarzman mówi, że kryzys bankowy jest do rozwiązania dosyć prosto. A mianowicie wychodzi na to, że era mobilnych telefonów i aplikacji pozwoliła ludziom bardzo szybko się komunikować i przesuwać pieniądze. Więc pomyślcie sobie, on twierdzi, że ten kryzys bankowy jest z tego powodu, iż my za szybko
możemy w stanie wybrać swoje pieniądze, tak? Czyli my za szybko możemy wybierać swoje pieniądze, dlatego, dlatego właśnie są te rzeczy, a nie, że ktoś jechał bez trzymanek, tak? Bez trzymanek. I spójrzcie, to jest bardzo taka ważna podpowiedź, bo co się stanie, a i tutaj właśnie ten filmik miałem pokazać, co się stanie, jeżeli będziemy odcięci od możliwości przesyłania pieniędzy na inne konto. Pomyślcie sobie, co wtedy będzie? I tutaj właśnie miałem gdzieś filmik takiej osoby, ale nie właśnie, kurde, nie pamiętam, tak opowiem. Osoba ta pokazywała mi, jak próbowała parę dni temu wybrać pieniądze z bankomatu i nie mogła, ale mogła płacić w każdej kasie, wszędzie była karta akceptowana. I wtedy nie wiedziałem za bardzo, tak mówię, o kurde, niezły manewr. I ten artykuł wyszedł jakiś dzień później, tak? Także może to być niezłe powiązanie. To bardzo ciekawe może być. I teraz tak, z tego co widzę, można było płacić pewnymi rzeczami, więc jeżeli mamy bramki, na przykład krypto, tak? To w tych bramkach my nie przesyłamy pieniędzy, powiedzmy, ok, ale możemy wykorzystać kartę do na przykład zakupu różnych innych rzeczy, tak? Więc wiadomo, jeżeli będzie brakowało pieniędzy, to ktoś nie będzie szedł i kupował, nie wiem, 5 ton chleba, albo na przykład, nie wiem, kaszy ileś tam, lub samochód, albo coś tam, żeby przechować wartość w ogóle, tylko ludzie będą starali się uciekać w rzeczy, które po prostu mają wartość i nie ma. Dlatego dla ludzi, większości populacji, metodą ucieczki z banku jest przelanie na inne konto lub wypłacenie pieniędzy w bankomacie, tak, lub pobranie je w okienku banku. Ale jeżeli to będzie niemożliwe, jeżeli banki, powiedzmy, się zamkną i nie będzie tego ranu, no to wtedy nic nie będzie można za bardzo zrobić. Zostaniemy odcięci od własnych pieniędzy. Ale jeżeli możemy kupować pewne rzeczy, to wydaje mi się, że te różne platformy, które umożliwiają kupowanie właśnie bezpośrednio z karty, będą mogły działać. Na przykład w Revolucie, jak dotankowujecie, to wy wysyłacie ze swojej karty, tak jakby zakup do właśnie Revoluta. Także to też będą takie różne small goals tutaj przejścia. Więc warto sobie właśnie przygotowywać takie rzeczy, bo pamiętajcie, wszyscy inni będą pod bankiem. Inni będą rabować bankomaty, znaczy wypłacać kasę z bankomatu. A wy macie dodatkowe wyjścia. Macie dodatkowe wyjścia, pamiętajcie. Jeszcze o tyle ciekawe jest, że nie wiem, w Kandze też chyba można robić posługiwać się kartą. Nie mówię o karcie Kanga, tylko w ogóle, że można chyba zakupy robić Kanga. Nie wiem, tutaj akurat nie korzystałem, bo ja nie mam takiej za bardzo tej możliwości, ale chyba można. To zobaczcie, już macie lepsze wyjście. Dużo ludzi psioczy na przykład na Kanga. O, Kanga, to Kanga. To... Słuchajcie, nie srałbym do własnego talerza po prostu, tak to powiem. Po prostu jest taki kawał, na przykład dwie świnie jadły i jedzą i jedna się wyżygała, a ta druga mówi, hej, nie dokładaj, bo więcej nie zjemy. dobra. Także bardzo ciekawie będzie. Teraz tak, kolejny temat ważny to decentralizacja i AI. Jak wiemy, AI jest w tej chwili bardzo popularne, tak? Wszystko wchodzi, dzięki temu AI stracimy dużo pracy, stracimy dużo ludzi, w ogóle wykopie nas i najlepiej to już w ogóle będzie po nas. Ale prawdopodobnie decentralizacja i AI połączą się i krypto będzie właśnie bardzo silnie tutaj zrobione. Nie mówię tutaj zaraz o tradowaniu coinów i w ogóle, ale będą tutaj pewne filary przyszłej nowej ekonomii. Pamiętacie, jak wczoraj mówiłem, że pojawi się coś nowego, że pojawi się jakiś moment rynkowy, który napędzi kompletnie nowe branże i będzie je rozbudowywał. Dzięki temu ludzie oraz powiedzmy tier drugi ekspertów, nie chcę powiedzieć tutaj tier drugi ludzi, bo to nie chodzi mi o podkategorię ludzi, tylko chodzi mi o to, że powiedzmy jest programista, który tworzy aktywnie, ale ten programista też musi coś zjeść w przerwie, prawda? No to na przykład ktoś, kto robi ten kanapki, będzie miał pracę, tak? Aby ten, kto robi kanapki, będzie musiał na przykład, nie wiem, będzie chciał kupić telefon i wiecie, i tak dalej. Także tworzą się kolejne gałęzie przemysłu. I zobaczcie, powstaną takie nowe struktury. Po pierwsze, wydaje mi się, że będzie tutaj obliczeniowa struktura, tak, czyli computing power oraz różnego typu rzeczy. I tutaj na przykład będzie można, zobaczcie, też sporo różnych prac znaleźć, od inżyniera sprzętu,
po zwykłego technika sprzętowego, po sekretarkę, po kogoś z marketingu, po tego będzie mnóstwo. To nie to, że będzie jakaś jedna baza danych, jeden center, tego będzie pełno. To tak jak z firmami, które zakładają fotowoltaikę, ok? Nie jest jedna jakaś duża firma. Jest pełno pomniejszych różnych zakładaczy i oni właśnie napędzają też te rynki. To oni są sukcesorami coraz to mniejszych, nie może coraz to mniejszych, lokalnych gospodarek. Wiecie, duża firma gdzieś tam, powiedzmy w jakimś Wrocławiu, czy tam w Warszawie, czy gdzieś, ona będzie kapitalizowała się i pewien kapitał będzie tam w połowie wypływał poza granicę Polski, a już na pewno nie będzie wypływał poza granicę Warszawy, albo tam Wrocławia, Krakowa, czy skąd tam ta firma jest. Ale mniejsi zakładacze będą deponować swoje środki u lokalnego Marka, u Grażynki, u Ani będą to robić, tak? U jakiejś tam Mariolki, no bo tak się to nakręca. Potem sieci machine learning. To też będą moce różne przerobowe i też będą tutaj potrzebne nowe infrastruktury, które też będą napędzały kolejne gałęzie przemysłu. Rynki AI. To będzie prawdopodobnie kompletnie nowa generacja. Ja to kiedyś rozmawiałem z kimś, pamiętam, i mówiłem o botach tradingowych, które będą polegały na sieciach neuronowych. I to będą na przykład nowe rzeczy. Ale to nie tylko tradingi. AI rynki będą po prostu mogły specjalizować się w różnego typu, powiedzmy, nie tylko usługach, ale i rozwiązaniach, optymalizacjach i takich rzeczach. Co będzie na przykład mogło też pomagać pewnym, powiedzmy, pewnym grupom. I te AI rynki, wbrew pozorom, to jest będzie tylko maszynowe, powiedzmy, maszyny będą między sobą mogły budować fora, wymiany informacji, czy coś w tym stylu. Ale, to będzie ciekawe, że aby to istniało, będą musiały używać rzeczywistej infrastruktury. Rozumiecie? Na przykład prądu nie będą miały za darmo na serwerach, tak? Albo powiedzmy serwery nie będą dla nich za darmo też, bo ktoś będzie musiał to płacić. Więc pomyślcie sobie, że taka krypto nie będzie szła i otwierała konta w banku, żeby opłacić nowy serwer Amazonu albo tam jakiś tam powiedzmy IPFS gdzieś tam, tylko będzie zawierała w smart contract, gdzieś będzie miała tam powiedzmy od kreatora jakieś swoje, powiedzmy tam, krypto zatankowane na tą działalność i mając ten swój bufor, fundusz, będzie mogła działać w tym rynku. Tak jak i rynki danych. Te rynki to będą rynki aktywne, gdzie praktycznie każdy będzie brał udział w tym wszystkim i już bierze poprzez te różne aplikacje do sportu, do tego, do jowego, w którym po prostu handlujemy danymi, bo dane wreszcie będą za naszym jakby podpisem, tak? Za naszymi tutaj rzeczami. Dlatego te projekty startują, dają różne bonusy, dają różne rzeczy, ale to na przykład jest powiedzmy zapłata za taką usługę, tak? Coś w tym stylu. W sumie to dobry pomysł na ugryzienie stakingu, wam powiem. To muszę to tylko lekko tutaj zobaczyć. O, no niezły pomysł. No właśnie, jak ja tak właśnie czasami mówię, to tak sobie sam się tutaj dopinguję, ale dobra, słuchajcie, jak zwykle pamiętajcie, zrzutka. 2 dni do końca i brakuje połowy, więc jak można coś tutaj uzbierać, ostatnio taka mniej więcej można dobić tutaj do 15 pewnie za tym odcinkiem, także link będzie pod opisem, jak coś. No i nie było odcinka wczoraj, no to może parę talarów się tutaj znajdzie, dobra? Także to jest, ktoś mi tam powiedział ostatnio w komentarzu, że na Telegramie, że tego ludzie mówią, że co zrzutka jest inny temat i od innej strony, nie wiem. Pewnie się powtarzałem co jakiś czas, wątpię, że takie co inne, ale tak jakoś idzie. Dobra, link będzie pod opisem, tak? Pod opisem. Nexa, jak wiecie, Nexa w tej chwili cały czas się rozwija. Dużo wiadomości w ogóle jest tutaj z Nexy i nie wiem, warto śledzić ich Twitter, więc oni tutaj sporo partnerships różnych mają, układów. Jak ktoś wchodził w ogóle na Nexę, to na ich na przykład Block Explorerze są, w ogóle jest cała baza diagnostyczna, tam można zobaczyć moc obliczeniową i transakcje i wszystko i tam wykresów pełno, terahashy tutaj, pełno jest tutaj. Także sporo się rozwija. I też parę osób zapytuje mnie, czy to też jest coin, powiedzmy, razy 100, tak? Czy jest taka możliwość? Wątpię, gdyż po pierwsze, no fajnie to jest projekt, ok? Ale to już mieliśmy parę bitcoinów.
okej, Bitcoin Gold, Bitcoin tam Cash i inne. No i nie podniosły za bardzo tutaj takich, powiedzmy, poprzeczek. Trochę były wtedy sławne. I jako blockchain, jako taka, powiedzmy, ostoja, mogą być bardzo dobrze, mają bardzo dobre rozwiązania, ale no ja szacuję ich tak na około 20 do 30 x-ów w hossie, w szczycie hossy. Co nie znaczy, że to jest jakieś mało albo to jest zły projekt, tylko po prostu takie pytanie, tak mówię, odpowiadam. Sam posiadam ten projekt, więc żeby nie było. I jest bardzo szybki, w sensie bardzo szybkie transfery po prostu. Bardzo szybkie transfery. Tylko pytanie, jak będzie działał pod naprawdę dobrym obciążeniem. To też jest takie dobre zdanie, ponieważ dużo tych projektów próbuje na przykład konkurować z Ethereum, tak? I w ogóle próbuje być niezastąpiona, twierdzi, że szybsza od Ethereum, szybsza od tam kogoś, tak? Ale jak na przykład jest jakaś awaria, albo jakiś tam park, albo powiedzmy jest jakiś momentum, że attention idzie właśnie na ten chain, tak jak powiedzmy było z AWAX-em, tak jak było z Solaną, tak? To nagle się wieszają, nagle są jakieś bogi, nagle jak Tron twierdzi, że jest piękny, szybki, pamiętam już parę razy, to było 2000 chyba 19 czy 18, była taka przesiadka na Trona lekka, coś tam i też złapał zadyszkę, tak? Złapał i dusił. Także teoretyczne moce są świetne, ale moce pod obciążeniem, no wtedy już zaczyna być troszeczkę inaczej. Tutaj piratów to już pokazywałem, tak? Tę wyspę właśnie i te rzeczy. Także dobra, to już było. No i teraz zobaczcie. Zbliżamy się tutaj mam gdzieś dwie rzeczy. Mamy tutaj właśnie tą dominację dolara, która po prostu zaczyna nam powoli tutaj siadać, tak, w tej całej gospodarce. I tutaj chciałbym pokazać pewną rzecz troszeczkę od drugiej strony, okej? Dzisiaj Rosja mówiła, że właśnie będą na potrzeby BRICS-u tworzyć swoją własną walutę. I ta własna waluta będzie to taki koszyk swoich walut, które będą po prostu jakąś tam wypadkową tych tutaj rzeczy, tych państw. Dodatkowo wydaje mi się, że właśnie później będzie atak na rynki, na giełdy metali zachodnie, czyli Rosja i tamte inne państwa otworzą 100% backed poprzez fizyczne złoto tych różnych giełd metali, a nie tak jak jest London Gold Exchange, że jest na przykład plotka, że każda jedna fizyczna uncja złota jest, każde 300 kontraktów złota, czyli złoto papierowe, jest zabezpieczone jedną uncją złota. Taka plotka krąży, ale te plotki coraz bardziej okazują się prawdziwe, tak samo jak i srebro. Też supply srebra bardzo spada giełdach, na Comexie, więc ja nie wiem, zobaczymy jak to będzie, wtedy będzie szachmat. Także oni próbują coś takiego zrobić. I dużo ludzi mówi, że początek jest upadku dolara, że wiecie, jeżeli coraz mniej ludzi będzie używało dolara, tym ten dolar będzie wracał do kraju i powodował coraz to większą inflację. Tak, jeżeli nikt nie chce tej waluty, a tej waluty tyle jest, no to będzie to niezbyt dobre, prawda, że inflacja będzie dosyć duża. No i sami sobie Amerykanie to władowali na drogę, raz, że zablokowali Rosję i ich bankowe przelewy, więc żadne państwo nie będzie używało drugiego państwa waluty. Powiedzmy, że na przykład to będzie koszyk walut bazujący na czymś takim jak właśnie CBDC, to będzie cyfrowa waluta. I pomyślcie sobie, że ktoś spoza tych krajów, będzie, powiedzmy, że taka Polska by tam się dołączyła do tego BRICS-a, tak? I widać, że jest to tylko Brazylia, Rosja, Indie, Chiny i Południowa Afryka. I powiedzmy, że Polska będzie używała ich waluty. Polska wtedy nie będzie mogła zabezpieczyć się przed podobnym atakiem, jaki nastąpił na Rosję ze strony Stanów, gdy zamroziła wszystkie FX reserve, czyli rezerwy właśnie rezerwy walutowe Rosji, okej? Okay? Oraz na przykład innych firm, które były tam powiązane, konta i wszystkie. Nie mogłaby takiego zrobić, więc nie będzie tego używała w taki sposób, że będzie to polegało na tym. Tak samo jak inne państwa też nie będą używały cyfrowego, powiedzmy, złota, cyfrowego tego programowalnego dolara Stanów Zjednoczonych, ponieważ będą wiedzieć, że w każdej chwili każde państwo będzie
ciach, odłączone. Po prostu odłączone i do widzenia. I cześć, tak? Więc to będzie ten. To jest bardzo ciekawe. To jest bardzo ciekawe. I tutaj w tej chwili według starej myśli, kiedyś było takie powiedzenie w roku tak mniej więcej 2005 do 2000, tak gdzieś 12-13, że lepszy kryzys w Irlandii niż dobrobyt w Polsce. Takie było powiedzenie. I to powiedzenie bardzo dobrze tutaj trafia, że powiedzmy lepszy jest powiedzmy kryzys w Ameryce niż na przykład dobrobyt w takim BRICS-ie. Okay? Chodzi o to, że każdy mówi tutaj o BRICS-ie, że no tak, tu, bo oni mają tu metale, ale ktokolwiek gdzieś był tam, to standard życia nie jest ten sam. Okay? Ja rozumiem, je się zdrowsze produkty. Okay. Żyje się też zdrowiej i w ogóle, ale nie mamy tego dostępu, do którego większość tutaj ludzi jest przyzwyczajona. Mało tego, ci ludzie, którzy tam żyją, też biegną tutaj, ponieważ jakość takiego powiedzmy swoistego życia jest lepsza i tutaj sami wpadają potem w te plastikowe jedzenia i te inne sprawy, okay? to już jest złe, moim zdaniem, okay? I w ten korporacyjny motłoch tutaj, ale de facto każdy ma po prostu te rzeczy różnego typu udogodnienia pod ręką. Mało tego, w tych krajach, tam takie coś jak na przykład prywatność powiedzmy, albo powiedzmy, nie wiem, jakieś takie powiedzmy jeszcze zapewnienia, nie wiem, prawne, nawet jak powiedzmy kupisz powiedzmy cokolwiek, samochód albo coś, no to ktoś na drugi dzień może to na przykład cyknąć, okej? Okay? Coś może być nie tak, nie wiem, przejdziesz tak jak w Chinach na przykład, coś będzie tak, pójdziesz gdzieś, coś zrobisz, może coś napiszesz, może jakieś social media i zaraz walą ci code red i nawet nie pojedziesz samochodem, okej? Okay? Także tutaj wydaje mi się, że ale mogliby to zmienić. Mogliby to tak zmienić, że wtedy byłoby naprawdę cudownie. Ale te reżimy tam nadal są. Tak, tam nadal są. I na przykład Indie. Zobaczcie, ile ludzi jest biednych w Indiach. Dlaczego nie da im się możliwości tego bogactwa? Dlaczego im się na przykład zabrania tutaj tych różnych transferów w krypto? Wprowadzili podatek 1% od każdego transferu. No to słuchajcie, nawet z walleta na wallet. To jak to jest? Dlaczego nie da im się możliwości wzbogacenia? Nie wiem, instalowania ich jakichś tam, nawet farmerzy. Tam kiedyś taki program jest na Netflixie, Brudna Forsa, to nawet tam ludzie wpłacali swoje ostatnie pieniądze na jakiś tam skam emerytalny i ich wszystkich zrobili. I nic z tym nie zrobili. Właśnie to są takie reżimy, także tam nie jest też tak, powiedzmy, wolnościowo. Tutaj to jest w ogóle, to jest inna bajka. Więc wydaje mi się, że Stany Zjednoczone mają nadal kartę przetargową, jeżeli o to chodzi. I tak jak było to kiedyś z wojna Microsoftu z Sony, gdzie miał być właśnie PlayStation 4 oraz Xbox One, Xbox One miał być po prostu tak zamkniętą konstrukcją, że ja kupując go byłbym więźniem tej konstrukcji. Nie mógłbym ani wymienić żadnej gry, musiałbym być online, musiałbym aktywować swoje konto online. Jakbym nie aktywował online, to wtedy nie mógłbym grać. Nawet w moje fizyczne gry nie mógłbym grać. Nośnik byłby tylko przypisany do i aktywowany jakimś tam kodem do jednej konsoli i bla, 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 tylko to. No to po co mam kupować konsolę, która jest moim więzieniem, prawda? Więc jeżeli oni będą robić takie więzienie, a Ameryka postąpi jak Sony, powie, hej, możecie normalnie grać w gry, nie trzeba się logować, jest wszystko dobrze, kupujecie fizyczną grę, jest wasza, bez dwóch zdań. Jeżeli Ameryka odda taką wolność, powiedzmy, powie, ok, rezygnujemy z CBDC, albo na przykład będzie to tylko, CBDC będzie tylko pomiędzy transferami bankowymi i na przykład macie możliwość nadal tam, powiedzmy, inwestowania i tam takie różne rzeczy, to słuchajcie, to będzie karta przetargowa. Pieniądze różnego typu biznesmenów, nawet z tych krajów, nawet z tych z Brazylii, z Rosji, nie będą tam w dużej mierze się łatać, tylko będą w krajach zachodnich. Dlaczego Chińczycy, okay, Rosjanie kupują dużo nieruchomości na zachodzie? Skoro jest tak pięknie u ich kraju, skoro tak cudownie jest, dlaczego ten kapitał bocznymi drogami wycieka? Skoro całe osiedla są w Londynie kupione przez jakichś tam rosyjskich, tam nie wiem, rosyjskich tam przedstawicieli czy tam kogokolwiek biznesmenów, oligarchów i kogoś tam. Tak samo w Stanach niektóre dzielnice są powykupywane przez Chińczyków. No, trzeba z drugiej strony popatrzeć, nie przewaga nigdy nie jest po jednej stronie. Zawsze są takie kontr rzeczy. Jak czasami analizujemy procesy, analizowaliśmy tam w firmach procesy, to jak już było coś pokazane, to
zawsze zadawałem pytanie, że z drugiej strony, ze w ogóle pod innym kątem patrzenia, i to taką dużą dyskusję zawsze dawało, ale ludzie chcieli jak najszybciej skończyć to i to tak nie było zbyt interesujące, a później te problemy tam namierzone niestety były normalnie, bo żeśmy ich nie załatali, bo przecież po co? Dobra, to było. A i dobra, jeszcze jeden taki temat. Zobaczcie, banki płacą kary, tak? To jest ciekawe. Mi się wydaje, że to wyjdzie za jakieś 2, 3, 4, 5 lat, właśnie jak ludzie się podniosą, gdyż, zobaczcie, banki płacą kary za za różne oszustwa. Mają, powiedzmy, tak jak na Netflixie jest chyba na tym serialu Brudna Forsa, HSBC tam pomagało tym kartelom i nie wiem, i to są to oni biliony pieniędzy tam przeciosali, a dostali karę 1,7 biliona, czyli miliarda, 1,7 miliarda, czy tam 1,6 miliarda, 1 coś dolarów do zapłaty. Więc ja się pytam, jeżeli ty czy ja zostaniecie złapani na jakimś, powiedzmy, nie wiem, powiedzmy, że ktoś kupił dom i dorabiał sobie gdzieś tam na lewo i kupił dom, skarbówka oderwała, to musi zapłacić tam 75%, w ogóle kasują pewnie jego dom i w ogóle wszystko, bo musi oddać, tak? Czemu bank oddaje, powiedzmy, 5% albo 10% z tego nielegalnego przychodu i jest wszystko w porządku? I na to będą patrzeć niedługo ludzie, bo tak się zbiera właśnie ten cały ruch w Ameryce, właśnie o tym, o którym mówię, ta karta przetargowa, już tam powoli zaczyna się podnosić. Już Donald Trump jest bardzo aktywny, na przykład już shorty się pojawiają, czyli już widać, że jakieś marketingowe opcje tam wchodzą. Dobra, jeszcze tylko to powiem. Słuchajcie, nie wiem właśnie, ale to chyba, wydaje mi się, że to jest chyba Tomka Narkuna strona, tak? I tutaj właśnie jest bardzo dobre dane, jeśli chodzi o rynek nieruchomości. To, co pokazuje na pulsie biznesu, okay. Te rzeczy są bardzo podobne, tu jest troszeczkę więcej tych danych, ale tamte dane są takie bardziej, powiedzmy, flexible i jest tu tylko o nieruchomościach, bardzo takie, powiedzmy, do rzeczy, na przykład liczba wnioskujących o kredyt, aktualne ceny ofertowe mieszkań, baza transakcyjna mieszkań, tutaj można sobie wybrać na przykład Warszawa i wyświetlać, bardzo dobre dane. I teraz tak, takich danych dostępnych od strzału, ja wiem, że można sobie przeglądać oto dom i tam wszystko, ale nie ma takich danych na przykład oto dom dostępnych od tak, przynajmniej ja tam nie widziałem, trzeba to poszukać, ale im więcej takich rzeczy będzie hulało po Twitterze, tym wtedy na przykład, powiedzmy, przy spadku cenowym ludzie sami będą widzieć, jak wygląda wykres i wtedy show me the chart, I'm gonna tell you the news. I o to chodzi, że jeżeli ceny zaczną spadać na przykład, albo coś takiego, to ludzie nagle przestaną supportować ten rynek i wtedy będzie na przykład inna reakcja. O to chodzi, że tam, gdzie dużo ludzi będzie widziało pewien proces, będzie mogło podejmować na przykład swoje decyzje. A także inni prowadzący, powiedzmy, nie wiem, youtuberzy, jakieś kanały na YouTubie, tak, i różnego typu informacje, też będą pokazywały podobne wiadomości, wtedy już będzie inaczej, tak, już będzie reakcje gwałtowniejsze rynku, reakcje będą coraz gwałtowniejsze na rynkach. No dobra, ale się nagadałem, także duże zmiany dla pracowników, od kwietnia dodatek zaznano i duszę. Czyli no świetnie, są dodatki od tego, tylko że pamiętajcie, że każde zwiększanie koszty pracy będą powodowały, że tych prac może być mniej. Proste jak drut. No i dobra, dla inwestorów istotniejsze będą zapewne dane z amerykańskiego rynku pracy i tutaj chodzi o to, że wkrótce znowu będziemy na top 1, czyli co zrobi nasz majster, jak będzie tutaj grał i mówię, zobaczymy. Zobaczymy. Dobra. Zaraz przeczytam komentarze. I możemy tutaj zaczynać. O kurna, dobra. Biegnij gruby, biegnij, już widziałem. Siemanko, witam wszystkich. Witam. Jak ktoś, nie wiem, momencik. Ktoś będzie coś chciał, o dobra, powiedzieć, to już daję. Tu będę czytał. Dobra, głos ma Marcin. Witam. Siemano, nie było boom na początku. Co takiego? Nie było co? Nie było boom na wejściu. A, sorry, kurna. EA boom in the game. Nieźle, bo już myślałem, co się stało. Myślałem, że
Nie ma znowu tego nagrywania. Swój chłop, dobra, widzimy. Mów, mów. Mówię, Maciek, że intro to się nie nagrało. Nie, ono wchodzi ten. A ciekawe właśnie, bo aha, ono będzie na YouTubie. Ono będzie na YouTubie, bo ten, bo ja tutaj mam, a rozumiem już. Ja mam nagrywanie w OBS-ie włączone i ono jest widoczne w OBS-ie, a wy widzicie centralnie live ekran i tak jak kiedyś puszczałem to z playera normalnie, klik, klik i leciało, tak? Tak teraz mam już normalnie wbudowane tutaj w deka i ten, to dlatego. Także ktoś o powtórkę będzie widział normalnie. Wy jako wersja pre-sale jesteście na tym launchpadzie piątkowym, to macie dostęp tutaj do innych tych. Biegnik lub biegnij, witam wszystkich, witam Simon, Tomek, Piwnik tutaj, witam, witam, witam. Hejka Maciek, dziabnąłem z 6 lub więcej drinków, proszę bardzo. Bushmill idzie jak trzeba, proszę bardzo. Jesteś prawdziwy Mr. Vane, Vane dzisiejszych czasów? Nie kumam, nie wiem kto to był Mr. Vane za bardzo. Pozdro z Lublina, proszę bardzo, pozdro z Lublina. Pozdro, mam nadzieję, że pijesz koło tego metalowego krokodyla tam w kanionie, za kanionem. Czasami przytaczasz tytuły Maćku, z gier. Mogę słowo? Słucham, słucham. Maćku, posłuchaj, po pierwsze to mam taką sprawę. Cieszę się, że zmieniasz narrację, że nie będzie aż tak źle, bo tak jak widać chyba globalistom nie udało się do końca wszystkiego zrobić tak jak potrzeba, bo chyba ten gaz za mocno podłączyli i żaby niestety wyskakują z tego garnka. Natomiast dzisiaj powiedziałeś na lajcie w ciągu dnia, że brakuje ci danych z kart kredytowych. A ja ci powiem taką rzecz. Mam wrażenie, że kryzys u nas to dopiero będzie w 2024 roku, bo w tym roku i w końcówce zeszłego roku były wakacje kredytowe, które obawiam się, że będą gwoździem do trumny. Możliwe, możliwe. Tylko ja akurat mówiłem o tych, o kartach kredytowych w Stanach Zjednoczonych. Wiesz, bo w Polsce tak te dane to są tak chronione, że oh my god, ale właśnie zobaczcie, takie właśnie rzeczy, jak powstają te tutaj właśnie baza na przykład cen mieszkań, to kto wie, może ktoś zrobi bazę cen, bazę na przykład danych typowo bankowych, taki typowy takie serwisy, ok? Ja rozumiem, że te serwisy z czasem będą mogły być nawet płatne, tak? Takie lepsze dane opracowania, ale czemu nie? Czemu nie? Czemu nie? Po prostu od ludzi widać, że ludzie, ja na przykład nadpłaciłem kredyt, jak rozmawiam z ludźmi, to raczej przejadają te pieniądze i mówią, że jakby potrzebowali bardzo, to by zacisnęli pasa. Także myślę, że 2024 będzie kluczowy. A no tak, no jak to żeśmy o tym też mówili w sumie, jak tylko te wakacje były, że jak ludzie wykorzystają to do nadrobienia, to okej, okay, ale jak do przejadania, no to będzie źle. Jeżeli i teraz będzie bardzo ciekawie, a tutaj tylko zanim, tam kto tam, Miki ma głos, tak? Ale Miki, proszę chwilę. Jak, gdzie to jest tutaj? Jak, gdzie to było? O właśnie, jak w Stanach, może tutaj pokażę na wykresie, jak w Stanach Fed Funding Rate, czekajcie, Fed Funds, jeżeli w Stanach będą, no bo tak, ja przewiduję to, że według tego modelu, który jest od lat, a dodajmy sobie już jeszcze raz, dwuletni, żebyście wszyscy wiedzieli, żeby nikt nikogo nie zagrał, jak będą jakieś gadki, to każdy będzie wiedział, yield, czyli rentowność dwuletnich obligacji, albo trzyletnich, albo dziesięcioletnich, obojętnie, spada, to zwykle jest to, następstwem jest, że Fed idzie bokiem, a następnie ciach. I tutaj z Connorsem rozmawiałem raz i właśnie on mi zadał takie dobre pytanie, ja mówię, że to jest będzie podobnie w latach 70., ale nie było takiego przetrzymania Fedu. I ja mówię, że było, tylko trzeba zoomować i zobaczyć, że te tutaj rzeczy też traktowane są jako płaskie, ok? I potem ciach, stopy spadały. Także bardzo podobnie będzie. To będzie pomiędzy latami 40, tylko tutaj nie mam akurat, na innym wykresie to widać, na wykresie Fedu to widać, z Fedu strony, i lata właśnie 70. I jeżeli takie rzeczy mówimy, to ta walka z tą inflacją tutaj była bardzo duża, tak samo tutaj. I zobaczcie, jak ona wyglądała. Ona wyglądała, że stopy procentowe były podnoszone, a następnie szybko dławione, bo gospodarka nie wytrzymywała. Mało się mówi o tym, ale to jest gwałtowny spadek, to jest ratowanie gospodarki. Ratowanie gospodarki, ratowanie ludzi, bo ludzie wyjdą i zjedzą rząd. Będą jedli cegły z Kapitolu i zjedzą w środku, tak jakbyśmy mieli ten cukierek, śliwka w czekoladzie, tak? Śliwka w czekoladzie, to śliwką jest ten, śliwką jest Kapitol, czy tam Biały Dom, czy tam cokolwiek, tak? Parlament.
Nie. Śliwką jest, nie, to o ta powłoka czekoladowa to jest to, a śliwką są w środku politycy, nie? Śliwką jest kapitał. Politycy. I opierdzielą ich wtedy, no tak, tak przynajmniej to wygląda. I wrócę jeszcze do tematu, bo tam paru osób dałem głos, ale w momencie. I ten. I o to chodzi, że takie właśnie wahania powodują, że to jest ten biegnik, gruby biegnik, tak ta rzecz. Tutaj podnoszą stopy, gruby już nie daje rady, kończy mu się cukier we krwi, trzeba mu dostarczyć, bo inaczej zeżre wszystko. I teraz jeszcze wracamy tylko na sekundkę. Jeżeli ten model znowu będzie działał, tak, że już te obligacje spadają, czyli Wall Street mówi, że gospodarka nie da rady, Fed będzie musiał to robić, tak, i już kupują akcje, kupują obligacje, bo już ten yield z nich, ten rentowność spada, bo wiecie, jeżeli rentowność spada, to ceny idą do góry, tak? A na razie malutko to jest. I zwykle wtedy Fed idzie bokiem i Fed ratuje gospodarkę, jak ta spada. Czyli giełda w pierwsza spadnie, jak Fed zacznie leciutko stopy luzować, wtedy już był zawsze spadek na giełdzie i późno dopiero było odbicie, tak? I dla Polski teraz to bardzo ciekawe, bo jeżeli Fed, tak jak rozmowa była tej Christine Lagarde z tymi prankersami i ona powiedziała, że stopy procentowe będą wyższe, tak, że będą walić z tymi stopami jeszcze wyżej i Donald Tusk powiedział na jednym tam chyba Twitterze, tam ktoś mi to podesłał, że jak najszybciej załatwić inflację tak w Polsce, to on po prostu powiedziałby, że banki centralne mają robić to, co robić, czyli to samo powiedział. Więc jeżeli stopy procentowe będą szły do góry, to pomyślcie, co się stanie wtedy z gospodarką. I właśnie to jest te zabójstwo. W tej chwili to, że Fed spadnie, to kupimy sobie może 1-2 lata czasu. Spójrzcie tutaj, zobaczcie, tu był rok 2000, tu był rok 2008, to jest mniej więcej 8 lat, dobra? Później, tutaj gdzieś między się skończyło to, od 9 do 17, już się tutaj zaczynał kryzys, więc powiedzmy, że to było 2000 do 2009-10. Powiedzmy, że to było 10 lat, dobra? 10 lat. 10 lat. Tutaj było też około 10 lat, ok? Mniej więcej. Nawet, no 10, o, powiedzmy 8. W tej chwili, zobaczcie, tutaj spadek był, to jest 2019-20, powiedzmy, no 20. I teraz mamy, zobaczcie, 2023, prawdopodobnie w okolicach 23, w trzecim kwartale do 2024. Także będzie to wyglądało 19-20. Mamy już 4 lata. Zobaczcie, jak te cykle nam spadają na coraz mniejsze interwały. Więc moje pytanie jest, ile ten system jeszcze wytrzyma, zanim wejdzie ten duży kryzys, albo zmieni się całkowicie system monetarny. Nie ma darmowego bogactwa. No bo jeżeli będzie darmowe bogactwo, to wtedy ktoś tam tutaj zaraz kogoś musiał odłączyć. No. Dobra, czekajcie, bo ktoś tutaj gada, nie wiem. Nie wiem, momencik. Ktoś tutaj gada. Dobra, tyk. Dobra, już kogoś tam wymutowałem, parę osób, nie wiem. Te cykle robią się coraz krótsze, także dochodzimy do takiej perturbacji teraz. I nie wiem, co będzie dalej. Nie wiem, co będzie dalej. Jeżeli Fed nie zgodzi się, i tak jak Krystyna mówiła, że oni mają swoje spotkania i będą nadal szli do góry z procentami, no to czeka nas duży kryzys, bo te firmy nie dadzą rady produkować, nie dadzą rady, nie będzie inwestycji, nie będzie kupujących, będzie po prostu wzrastała deflacja, tylko na początek będzie stagflacja, jeszcze duża inflacja i spadek produktywności. To jest stagflacja, to jest właśnie to. I w tej stagflacji muszą robić wysokie stopy procentowe, tak? Także tak to wygląda. Wątpię, żeby była jakaś hiper taka inflacja, raczej to będzie hiperinflacja rzeczy niewalutowa, a anti-inflation tam hedge, czyli różnych rzeczy antyinflacyjnych. Dobra. Dobra, czytam dalej tam te rzeczy. Tam nie wiem, dałem paru ludziom głosów, więc jak ktoś tam, nie wiem, chciał coś powiedzieć, to... dobra, twój czas, spoko. Pozdro dla Lublina. Na YouTube są instrukcje. Dzięki, jestem jutro... Nie wiem, o co chodzi. To jakiś temat był. Dwa live dziennie rozpieszczasz. No akurat dzisiaj było ten o tym, o spending, tak? Było ten, także
Także warto było o tym powiedzieć. Stosunek papiera do fizyka. Dollar to crypto right now, paper to silver right now, 349, pięknie. Paper to gold ratio, 122:1. No ładnie, ładnie. Dollar to gold ratio, 1920 per ounce. Właśnie tu jeszcze taki dobry jest wykres. Ja go kiedyś pokazywałem. Wykres takiego skamu. Tylko tu musi być Bitfinex. Weźmy sobie tutaj tygodniówkę, a nawet miesięczniówkę. I teraz, momencik, jak to tutaj, to by było tak. To by tak było DXY, DXY do BTC, do BTC, tylko że na Bitfinexie, żebyś, na Bitstampie znaczy. O, tutaj. Zaraz zobaczymy, to tak wyjdzie? O, dokładnie, proszę bardzo. To jest wykres rug pula, który nazywa się USD. Okay? O, tutaj, zobaczcie. To jest wykres dolara do bitcoina, a nie bitcoina do dolara. A nie bitcoina. Czyli wartość tego. Wartość dolara do tego. Zobaczcie, tutaj startnęliśmy i proszę bardzo. Proszę bardzo. Cały czas tego. To są tygodniówki. Tak byśmy sobie wzięli na dniówki, to już w ogóle... O, w ogóle płasko. Zobaczcie, cały czas tego, cały czas dolar traci. Są cały czas nowsze lows tutaj, cały czas nowsze lows. Więc wkrótce wejdziemy może na negatywną tą, negatywną wartość. Także niezły rug pull tutaj był, co? Niezły. Tu, z tyłu ten. Słyszałem od laski, co pracuje na poczcie, to w Polsce ludzie na potęgę zadłużają się w chwilówkach. A to poczta też chwilówki sprzedaje? To nie w temacie. Ona akurat widzi, kto odbiera wezwania od komornika. A, kumam. I postacie się powtarzają. A, no tak, postaci się powtarzają. Czyli serial tego, no, akcja niezbyt szybka, ale ten, bohaterowie jak w Marvelu pewnie się powtarzają. To ten. Maciek, to wojna z dolarem amerykańskim nie chodzi tylko o finanse, tylko żeby ukrócić bandziorskie zachowania USA. Dokładnie. Jak petrodolar. No, tak to właśnie wygląda, tylko że wiecie, trzeba sobie zadać pytanie, pod którymi rządami, bo wiecie, pokoju to nie będzie. To nie będzie tak, jak nas, że uczą, że gdzie ten, że uczą nas, że no będzie, powiedzmy, ten kraj jest zły i ten kraj jest zły i na przykład i my tutaj będziemy dobrzy i tu Polska wyjdzie, bo Polska ma resources, ma różne metale i ten. Toż to nie tak wygląda. Kurna, to nie da rady, nie tędy droga. Znaczy pięknie by było, ale tak się nie stanie. Nie wyjdzie to tak. Musiałby być jakiś jedność narodowa, a to wiadomo, każdy przekupny i w ogóle. Także to ja wiem, o co chodzi, dokładnie. No to słuchajcie, oni to zrobili właśnie dlatego, tak jak tu mówisz, że jeżeli państwo można zablokować od państwowych dolarów i to jeszcze jest mocarstwo nuklearne, tak? Można tego, to jak w tobie czy mnie takie coś zrobią, to co my zrobimy? Nic nie zrobimy. Zero. Zero, nic. Także oni to robią właśnie. Robią to dlatego, bo nie chcą być właśnie pod tymi. Nie chcą być pod ich rządami. Dokładnie. 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 Spoko. Ja wiem, nie, tam normalnie jestem. Bez to raczej nie. I ten, nie be. Ostatnio obserwuję bankomaty i zauważyłem, że bardzo dużo ludzi wypłaca hajstwo. No właśnie, najwięcej ludzi przy bankomatach w małych miejscowościach. Małe banki, ale też i małe miejscowości mają, znaczy placówki dużych banków, tak? Znajoma pracuje w windykacji. Miesięcznie przerabiają 30 tysięcy wezwań komorniczych. Właśnie. No to grubo. No mi się tak zdaje właśnie, że to będzie od strony miniratek. Tak mi się wydaje. Tak mi się tutaj wydaje. Że to będzie od właśnie tych stron. Także mówię. Tu jeszcze tam, jak ktoś nie ma pomysłu, to zobaczcie. Takie monety jak LRC, ok, Link, KNC są cały czas w konsolidacji, zobaczcie. To są projekty, które mają tam drużyny, mają tam sporo różnych, powiedzmy, rzeczy. Weźmy sobie na przykład weźmy sobie dane koniunktury.
koniunktura konsumencka, zobaczmy, są jakieś nowe, już kwartał się kończy, a to teraz będą dane później, bo nowym kwartale. Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej, no trochę kiepski. Wyprzedzający wskaźnik, to jest dobre. Wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej będzie wyższy, tak? No ciekawe jak ten prognozowana zmiana cen konsumpcyjnych na najbliższe 12 miesięcy. Ceny do dołu, czyli inflacja będzie spadała. Jak inflacja spada, to co? Puk, 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 puk. Właśnie. Puka. Pora już zamykać drzwi. Puk, 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 jestem tu. Patrzę na was wszystkich tam, jak siedzicie w domkach. Kochone bidoki, ja już tutaj jestem. Pukam w drzwi. Puk, 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 puk. Kochone bidoki, otwieraj ta drzwi. A jak mnie nie otworzy ta, to wejdę przez okno. A jak mnie nie otworzy ta, kominem, kominem, kominem się zapuszczę. Także pioseneczka specjalnie dla Brygady Tygrysa. Tak to tutaj, tak to wygląda. Okej? Okay? Świetnie, świetnie, świetnie. Jak tam odbudowa Ukrainy? Nie mam pojęcia akurat, nie mam pojęcia. Odbudowa to chyba raczej handlowanie w tamtym stylu, w tamtym momencie. Bo to raczej... No tutaj to wszystkie firmy tak rodną w tym odbudowa Ukrainy. Wiem, ale nie będę tutaj o tym jeszcze rozmawiał, bo zbyt dużo ludzi ma tutaj jeszcze ten naleciałość, powiedzmy, z telewizji, z mediów, tutaj jeszcze się to zmienia, także temat może tego pominiemy, gdyż, no tak jak mówię, ja mam w ogóle inne myślenie na ten temat, widzę po prostu, o tutaj, jak to widzę, po prostu chodzi o to, że ja patrzę tutaj, okej? Większość ludzi, to też mówię o ludziach, którzy są bardzo, powiedzmy, uznanymi ekspertami w danym temacie, na przykład w wojskowości tego, patrzą tutaj, okej, w tym miejscu, ale co da patrzenie w ten krok procesowy, jeżeli tak naprawdę to nie jest pierwszy krok procesowy, tylko krok drugi. Więc jeżeli krok drugi mamy w procesie, to nie wiemy, skąd pewne rzeczy się wzięły i mamy błędne opinie. Ale to jest gadka raczej na Fiat Marines i opisanie. Ja to kiedyś tam zaczynałem, a to pierw trzeba bardziej nauczyć właśnie ludzi patrzeć procesowo i wtedy będzie można mieć jakiś dialog na ten temat, tak? A w tej chwili wszystkie, powiedzmy, teorie foliarskie, spiskowe na Twitterach czy coraz więcej nagrań jest, tak jak mówisz, coraz więcej różnego typu takich rzeczy, no i wkrótce już narracja się zmieni. Już się, jak czyta się komentarze pod tymi postami, już się zmienia. Także idziemy w tamtym kierunku powoli. Doskonale się zgadzam z tym, z twoim rozumieniem, ale właśnie ten Fiat Marines powinien iść prędzej niż 3-2-1 krypto. Spoko, ale ten, umówmy się, że jak, nie wiem, alkomatem tutaj prześwietlę, to żeby nie było zbyt dużo tego. Radioaktywności, dobra? Wiecie, to nie o to chodzi, że Fiat Marines chodzi wolno. O to chodzi, że to kosztuje mój czas. Ja też nie chcę życia spędzić tutaj 24 godziny na dobę, także to dwa kanały to jak dwa etaty. Dlatego myślę, że może będę nagrywał, powiedzmy, na 3-1 krypto, nie wiem, 3 razy w tygodniu, tak jak kiedyś mówiłem, że będę to robił, ale tak nie robiłem. I wtedy miałbym na przykład czas na zrobienie tego właśnie na Fiat Marines. Już tekst mam w sumie przygotowany na tamte szkolenie, tylko teraz muszę to w taką prezentację ubrać i wtedy byłoby lepiej. Ale to mówię, no idzie wolno, bo no wiecie, każdy by chciał dużo kosztem na przykład jakiejś, powiedzmy, kosztem czyjejś. Ja wiem, że się fajny odcinek ogląda, tak ja oglądam na YouTube też inne odcinki, powiedzmy, ktoś ma fajnie zrobione tu tła przejścia, ale to kurna, to kosztuje, oh my god, oh my god, oh my god. To tyle czasu kosztuje, że ta osoba siedzi non-stop i tłucze tam w ten, nie? Także tak to wygląda. Ja tutaj daję głos ludziom, jak ktoś tam podnosi łapkę, to tam ja tam po czasie daję. Nie wiem, gdzie mój Grzesiu jest, zwykle on to robił, ale spoko, jak coś to tutaj panuje.
Coś miałem się tutaj pokazać. Coś miałem pokazać. Halo? Słucham, słucham. Słuchawa tu niezła zabawa. Mógłbym się coś siebie zapytać, bo za 2 godziny mamy zamknięcie świecy miesięcznej. Jaką widzisz wartość Bitcoina? Znaczy to akurat ten, to akurat pytanie, czy zamkniemy ten, to nie bardzo tutaj pasuje. Ja bardziej patrzę na to, gdzie my teraz jesteśmy w tym sensie, no zobacz, na miesięczniówce bardzo ładnie to wygląda. Bardzo. Dzisiaj na live to tłumaczyłem, znaczy mówiłem o tym, że zobacz, jaki mamy ładny uptrend tutaj na miesięczniówce i w tej chwili to był taki malutki tutaj pullbaczek. Bardziej czekałbym na jakiś taki większy pullback, tak jak tutaj, zobaczcie, mieliśmy wzrosty, ok, i potem był taki pullback, ta większa świeca czerwona była, tu był wzrost i też ta większa świeca, no właśnie na coś takiego tutaj czekam, nie? I dlatego właśnie na mniejszej osi, tak jak tutaj mówię, że myślę, że mogło być takie podbicie, a następnie taki spadek, powiedzmy, no nie wiem, liczyłem na 25,388, ale jeżeli my przebijemy 30 tutaj 1, 30 tysięcy, to nie wiem, czy akurat będzie taki spadek, ponieważ jest dużo kupujących, to raz, ale dwa, no liczę, no tak jak klasyczna teoria DAO mówi, że rynek, który dał tam ileś, oddaje 50%, tak, także no ładnie by to było, ładnie można było wtedy zrobić, wtedy niezły fear by był, ale byśmy byli na niezłych poziomach wtedy z tych spadkowych. Po prostu jeżeli będziemy spadać, ja to tak powiem, to no ja nie chwytam tutaj noży pod takim impetem, bo to będzie taki panic sell, to będzie bardzo duże, powiedzmy, tak? I wtedy jak cena się zatrzyma na jakimś poziomie, albo jak będzie miała odbitkę z jakiegoś poziomu i coś tutaj zacznie robić, to wtedy to jest miejsce, w którym pojawiają się nowe informacje, co robi rynek. I tutaj można wypatrzeć, powiedzmy, jakąś strukturę, czy formację jakąś, tak? Jakąś, powiedzmy, range, strukturę, tak? Gdzie coś się odbywa i wtedy coś takiego zagrywać, a tak? To nie odpowiem Ci, gdzie widzę Bitcoina, no bo to jest taka po prostu zgaduj zgadula, tak? Bardziej bym spojrzał tu, gdzie teraz jesteśmy. O, no i na razie wybijamy się powyżej, próbujemy się wybić powyżej Golden Pocket. Tak jak mówię, jak wybijemy się powyżej te Value Area High tutaj, czyli ten czerwony taki, ten przesmyk, tak? Ja może powyłączam te gadżety, to będzie lepiej widać. Dobra, to już wiadomo, widać to już. Każdy to widzi, że to jest, skasuje to. Parallel Channel też i Fipsy. O, i zobaczcie, teraz bardzo ładnie to wszystko widać. I teraz jak sobie dodamy sobie tutaj właśnie ten VPVR, to jeszcze lepiej to widać. I teraz to chcę pokazać, zobaczcie. W sumie może to tutaj mam. O, tutaj to mam. Spójrzcie, tutaj w tym miejscu widać na 30 tysięcy, zobaczcie, mamy tutaj niezły opór. Widzimy? O, tutaj. To jest tygodniówka. Nie, to jest, tak, to jest tygodniówka. Zobaczcie, mamy tutaj niezły opór, widzicie? Tu jest na okolicach 30 tysiącach, czyli tak 31, 20, 29, tu gdzie teraz jesteśmy. Jeżeli przebijemy ten poziom, zobaczcie, tutaj znowu nic nie ma. Aż dopiero przy około 36 tysiącach. No jeszcze tutaj jest ten VWAP taki, tak, ale tak mniej więcej wolumenowo patrzę. Także jeżeli będziemy się cofać, to tak do około 25 tysięcy nie ma tutaj za dużo. Zobaczcie, to jest pusto, to jest poduszka powietrzna. Low volume and note, nie? Także ja tak do tego tak podchodzę. A będzie jakiś ruch, bo już jesteśmy, mamy bardzo dużo tutaj mocy, bardzo dużo energii, tak? Bardzo dużo energii. Ta energia, jak ja to nazywam, bo dużo ludzi nie ogląda szybkiego startu, jest to ta konsolidacja. Zamiast patrzeć tylko na tą konsolidację, mamy wskaźnik tej konsolidacji. Ja to nazywam paliwem, tak? Czyli jak drrr, tak jak sprężyna. Sprężyna, oj, momencie, bo zawadziłem klawiaturę. Brygada G wtedy wyszła. Voltron! I ten. Zobaczcie, jak mamy taką sprężynę, ona się pap, 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 pap. Pamiętacie, kiedyś takie syrenki były w sportowych sklepach, czy tam w tych wielobranżówkach takich różnych, że takie plastikowe kiedyś jeszcze tam, to były lata, nie wiem, 80, tam kurna, 7, coś takiego i jak się tak nakręcało się i one pum, i ta sprężyna strzelała i ten samochodzik jechał, tak? Także to jest właśnie tak jak sprężyna, ale nie wiemy, w którym kierunku to ona pójdzie, tylko wiedziemy, że zbliża się jakiś duży ruch. OK? Także ten. A tak jeszcze ci powiem na chwilę, Krystian. Masz głos podobny. Kiedyś był taki wywiad z Leroyem i ten. I było takie powiedziane było. Taki koleś tam się, to było, kurna, nie wiem, gdzie to było, chyba na Tele 2. To chyba w 2000 roku było, czy jakoś tak. I ten. I ktoś tam zadzwonił i mówi,
hej, nie, hello, a tam ten prowadzący mówi, no witam, witam, Leroy mówi, cześć, 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 hello, nie pokazuj się we Wrocławiu, nie, nie pokazuj się, nie pokazuj się w Poznaniu, pyk, nie, nie pokazuj się we Wrocławiu, pyk, i się wyłączył, a ten prowadzący mówi, to znaczy ja czy Leroy? A ten Leroy się śmieje, a ten prowadzący mówi, dobra, na wszelki wypadek obaj nie będziemy się pokazywać. Dobre, co? Dobre, 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 dobre. Kurde, to by się przydał taki, nie wiem, jakiś podział tych właśnie głosów. Szkoda, że mamy jeszcze taką słabą tą strefę przesyłu tego głosu, bo żeby można było wiele osób gadać i nie, żeby nie było przycięcia, nie? Bo tak ja coś powiem, wy coś powiecie, to wtedy jedną osobę tylko słychać. A tak można było centralną dyskusję prowadzić. Nie wiem, kolejne osoby dostały głos, także ten. A ja, macie możliwość rozmawiania, drodzy ludzie. O kurna, tutaj dużo komentarzy, ja pierdzielę tego. Czynsze w USA w Nowym Jorku poszły po 2-3 do góry. To samo w PL, kolega mówi, że matka będzie sprzedawać 8 mieszkanie, bo miała czynsz 600, a teraz ponad 1000. Jego matka będzie sprzedawać 80 metrów kwadratowych mieszkanie, bo miała czynsz 600, a teraz ponad 1200. To nie kumam za bardzo. To po co ma sprzedawać, jak będzie płacić więcej? Nie kumam. Ale powiem wam, że w Irlandii było to samo w 2007 roku. Takie były go, takie były. Ciekawe, czy są jakieś dane irlandzkie. Irish? Irish residential, o proszę bardzo. Irish, Continental Irish rate. Zaraz zobaczymy. Jak to było w 2008? Słabe dane, tylko z tego roku. Irish. Ceny były tak ogromne i wtedy było wyzerowanie i ceny zaczęły spadać, i ceny, bo po prostu ludzi nie było stać, tak? Każdy myślał, że będzie ładował wtedy ceny, bo będzie kryzys i będą sobie żyli normalnie, ale ludzie nie płacili czynszów, rozumiecie? Ludzie nie płacili czynszów, nie płacili, po prostu nie płacili. I nie można było ich wyrzucić, bo rząd wprowadzał różne tam jakieś tam, nie wiem, winter coś tam, potem coś tam, matka z czymś tam, jakimś tam, coś tam było tyle, że nie tak prosto można było to żyć. Krach 1973-1974, o proszę bardzo. Właśnie. Piękny bear market, piękny, bardzo pięknie się tego, pięknie się zaczynał. W sumie podobnie wygląda teraz ten wykres. Tutaj właśnie, o dobra. Kolega teraz był w firmie. Kolega, jak ktoś chce coś mówić, to niech mówi, ja wtedy się przymknę, także spoko. Kolega lekko wstawiony chyba, tak, ale to skurna trochę, no ja tam ten. Ja akurat nie piję jak nagrywam, ale ten. Ale kiedyś trzeba będzie zrobić taką rozmowę. Ten. Najlepiej jak już będą takie gierki, gdzie będzie można. Ja to powiem wam, że pograłbym sobie tak sieciowo na przykład w Red Alert, ale nie mam czasu właśnie, to jest ten problem, albo w jakiś starszy Command Conquer, albo na przykład teraz gram ze Steama. Witam ze Steama, gram w KKND, a już dobra, no słucham. Witam Maćku, tu info z Placu Boju, ja pracuję w firmie produkującej autobusy i tutaj u nas zwalniają, tam kiedyś było od niej głośno, tam 700 osób zwolnili, całą agencję wywalili, a teraz zabierają się za ludzi ze stałymi umowami i to nieważne, czy pracuje 10 lat, czy 15, czy pół roku ludzi zostawiają, a zwalniają takich po 15, po 20 lat stażu pracy. A powiedz jeszcze, jak na przykład, dlaczego takie rzeczy się dzieją? Z czego to jest spowolnienie, że nikt autobusów na przykład nie kupuje, są słabe odbiory, czy jak to nie, tak na wewnątrz? Przerzucają chyba produkcję do innego kraju trochę, ale zamówienia są, tylko tutaj mi się wydaje, że to chyba może szykują zakład, jest dwa zakłady, jeden pracuje u nas, a drugi jest taki sam w innym kraju i chyba ten nasz będzie szedł do likwidacji. Takie jest odczucie ludzi, którzy pracują na, wiesz, na linii, nie? Kumam. Aha, no to czyli koszta ten. Ja pamiętam, jak kiedyś właśnie tutaj Dell był na przykład w Limeryku i zamknęli też właśnie Della, gdzie on był praktycznie od zawsze, tak? I ten, i też chyba 8 tysięcy miejsc pracy, wiecie, jak na miasto, które tam ma, no nie wiem ile Limeryk ma tam, to nie, w Irlandii nie ma dużych miast, tak w porównaniu z Polską. Takie powiedzmy duże miasto w Irlandii, to jest takiej średniej, a nawet i miasteczko w Polsce, nie?
i ten, także też było bardzo dużo, też przenosili tą produkcję wtedy do Polski, ale na Słowacji się chyba skończyło, tak? Także no, widać, no każdy zmienia koszta, niestety. Koszta, zwłaszcza, że wszystkie podzespoły idą z innego kraju do nas, a wcześniej było robione to w Europie, z Europy już poprzesyłali tą produkcję do innego kraju i teraz stamtąd ciągną do nas i chyba to im się nie opłaca ciągnąć do nas i wolą całą tą produkcję przenieść tam. A tutaj ludzie tak no niby nie mówią ich o tym, bo będzie, dobrze, ale to każdy tak czuje, że powoli zwalniają i tak no to już się da, no między sobą ludzie mówią, a góra mówi, że nie, że nic z tego i rzeczy nie będzie. No, czyli ta sama gadka jak Janet Yellen, wszystko jest w porządku, a nie ma kasy w banku. Tak to wygląda. No właśnie. Właśnie. Tutaj też taki komentarz jest. Kolega był teraz w firmie Knap. Firma automatyzuje warehouse'y, tworzą roboty, eliminując pracowników magazynów typu 300 czy 3000 ludzi w jednym magazynie. Chcą być liderem w światowym robotyce. Połączone firmy takie jak Walmart w USA to bilion dolarów pakują w automatykę, działają na całym świecie, setki tysięcy ludzi pozbawiając pracy. Dokładnie. I tutaj wydaje mi się też, że dojdzie do pewnego takiego rozłamu. Może być tak, że ludzie niekoniecznie będą na przykład akceptować coś takiego. Także tutaj ktoś ma mnie na głośniku chyba włączonego, to Wojciech, tak. To chyba ty masz to włączone, bo to mi się wyświetla. O właśnie, już teraz jest git. Także mi się wydaje, że będzie taka walka. Wiecie, nie dajcie sobie wmówić też, okej, że jak na przykład idzie taka robotyka, to wszystko, tak, że wszyscy stracą pracę, że już nic nie będzie, że już będzie oh my god, że będzie tylko dochód gwarantowany, potem będą przymusowe plandeki i tutaj różne te rzeczy i żeby pozbawić ludzi. Słuchajcie, to tak nie działa, ludzie będą wtedy się bronić, tylko dojdzie to do większej ilości ludzi, a nie teraz tak jak my sobie tutaj gadamy, bla bla bla, coś tutaj widzimy, ale już widać, że się podnoszą te głosy, już widać, że robią się takie rzeczy. Na przykład zobaczcie sobie, że na przykład jedzenie tych plastikowych rzeczy korporacyjnych w pewnym momencie może być po prostu zaniechane, jak ludzie na przykład zaczną kupować normalne produkty, powiedzmy, od rolników. Mało tego, będą prawdopodobnie wspierać tych rolników, więc ciekawe też, czy na przykład niektórzy z nich nie będą na przykład pomagać rolnikom w ogóle wydobywać te produkty, tak żeby ta produkcja staniała. To jest, ja wiem, że teraz mówię może takie jakieś folie, okej, ale ja patrzę na to przez behawiorystykę i przez procesy na małych liniach czasowych oraz na małych skupiskach ludzi oraz na małych, powiedzmy, wielkości roomu, pokoju, behawiorystykach paru ludzi, jeżeli coś trzeba zrobić, a nie ma na to kasy, rozumiemy? I to się przekłada potem na wyższe takie, nie wiem, osie czasy, wyższe skupiska, wyższe aglomeracje i działa to bardzo podobnie, tylko na to potrzeba więcej czasu. Więc tak jak czasami wychodzi, że tam mówię coś o folii, tak, mówię ten i ten, a potem się to powiedzmy za 7-8 miesięcy dokładnie idzie to w takim samym kierunku, bo to jest nasza behawiorystyka, nasza po prostu, nasza natura, tak, jeżeli macie powiedzmy jakiegoś kolegę i widać, że ten kolega jest okej, ale jak macie przeczucie, że jak tylko się odwrócicie, to wam wbije sztylet w plecy, to prawdopodobnie tak się stanie i nie można sobie po prostu tak tego pozostawiać, gdyż tak na przykład będzie. I tak na przykład, jeżeli oni myślą, że wszystkich zagają do zagajnika, ale nie przy takiej sferze informacji, okej? Wystarczy, że tylko ktoś poczuje gorąco na tyłku i wtedy inni zaczną te gorąco pokazywać i nagle cały hejt się zacznie wylewać na tego polityka, na tą firmę, na nie wiem, na tych. To, tak to działa. Także my to widzimy, nas to wkurza, że my to widzimy, a inni tego nie widzą i to zło brnie dalej, ale jak ten ząb psuty dojdzie do nerwu, to nagle cały organizm wie, że się zepsuł i wtedy jest panika, bieganie, wkurzanie się i to wtedy właśnie zaczynają być wszelkie takie ruchy oddolne. No, na przykład ten ruch z tą inicjatywą do tych referendów jest bardzo dobry, ja tam mają widzieć natłuk informacji, ale też tam napisałem i czemu nie, no kurde, bardzo dobrze takie coś funkcjonuje. Kolego wstawiony, dobra, cześć, mieszkam, weź w skamieniałych odnośnie walut, a w co wchodzić kapitałem w świecie skamieniałych odnośnie walut, o kurde, nie ma, no to są skamieniali właśnie, no. Cześć, mieszkam w Szwecji od 22 lat, przez ostatnie 2 lata
wypieprzyli mnie już z dwóch banków. Za co? Za krypto. Nieźle. Czy wiecie, że ludzie, którzy pracują w bankach, nie może... Nie, zaraz. Czy wiecie, że ludzie, którzy pracują w bankach, nie mogą rozmawiać o krypto nawet w rozmowach prywatnych? O kurde. No to nieźle. No to nieźle. No to nieźle. Nie wiem, nie znam nikogo chyba ze Szwecji. Nie. Stary jest ze Szwajcarii. Tak, no. To nie jest. Ze Szwecji nie znam. No ale tam... To nie wiem, to w Szwecji czy w Norwegii jest tak, że jak się kupi, nie wiem, alkohol tam chyba 3 razy z rzędu, tak, czy jakoś tak, to już przyjeżdżają i tam się pytają, czy coś takiego, czy jakieś tam zgłoszenie, to nie wiem, który z tych krajów, tak? Piąteczek, piątunio, ciekawe. No to a propos... Mów. No to a propos Norwegii, właśnie jestem w Bergen, pracuję właśnie teraz na nockę. Jeżeli chodzi o alkohol, tak, zgadza się, Bimber jest bardzo popularny, często zamawiają na dowóz od Polaków. Polacy normalnie wożą Bimber na dowóz i sobie bardzo cenią Norwegowie. To po pierwsze, a info z placu boju to jest takie, że mam kolegę w Londynie, jeździ na kontenerach pomiędzy Londynem a Southampton. Zaczynał pracę zawsze o 16 i kończył tak 12, pierwsza w nocy, a teraz kończy 20 i jeździ z pustymi naczepami. No to czyli się można za niedługo spodziewać naprawdę dużego spowolnienia gospodarczego, myślę, nie? Na ten moment. No właśnie, jak tak dużo z was, bo to ten dużo ludzi pisze na przykład na Telegramie. Dzisiaj akurat nie czytałem tutaj, jak ktoś do mnie pisał ostatnio, 2 dni nie odczytywałem, to miałem bardzo kurna kark tutaj tego chory i no nie bardzo tak mogą czytać, więc tutaj widzę, już mam licznik wiadomości, mam dosyć wysoki. Ale no tam odczytam, to niekoniecznie odpiszę, dobra? I wracając do tego, no właśnie dużo ludzi pisze o transporcie. I właśnie to jest złe, bo jak transport zanika, to wtedy no, jest nieciekawie. Najważniejszy wskaźnik, jeszcze wrócimy tutaj, najważniejszy wskaźnik, jeżeli ktoś będzie kiedyś pokazywał jakieś wskaźniki albo w telewizji będzie oglądać, najważniejszy wskaźnik to jest ten wskaźnik. Momencik, tutaj na dole go miałem. To jest unemployment. O, to tutaj to było. O, tutaj było. Recesja i ten. Bo wiedziałem, że gdzieś mam. Ktoś tam ten. No dobra. Zobaczcie, przegrzanie recesji, a teraz zobaczcie, przegrzanie gospodarki. I teraz jak ten wskaźnik wyjdzie nam tutaj do góry, no to będzie nieciekawe. Ciekawe, jak jest w Polsce z bezrobociem. Zaraz zobaczymy. Czekajcie, puls biznesu. Koniunktura w Polsce, finans. Koniunktura to będzie bezrobocie? Budownictwo, transport, handel, zafasowanie. Nie. Ubezpieczenia, ceny, rynek nieruchomości, transport, budownictwo. Rynek pracy, to tutaj pewnie będzie. Zatrudnienie, bezrobocie, o. Bezrobocie, wskaźnik, także ten, bezrobocie, o. Dobra, bezrobocie. Ciekawe właśnie, nie pokaż dane podstawowe, zaloguj się, przecież jestem, ale to dziwne, mam dostęp tutaj, a ten, znaczy ja mam to wykupione, ale. Dobra, bezrobotni, zarejestrowani ogółem, zobaczcie, w Polsce też jest bezrobocie niskie, zarejestrowani, tak, bezrobotni, i ale już ten wskaźnik tutaj, zobaczcie, jest bardzo niski i zaraz zacznie tutaj nam, zobaczcie, też bottomuje, dane są, mamy sprzed 20 lat, zobaczcie, sprzed 20 lat, także tu był kryzys, zobaczcie, bardzo mało tutaj był kryzys, w tym miejscu. Zaraz to wezmę na czerwono. W tym miejscu był kryzys. Tak, zobaczcie. Praktycznie nic tutaj. W Irlandii to było, oh my god. W Irlandii to dopiero był strzał. Ciekawe, czy mamy z Irlandii dane. Unemployment. Nie wiem, jak to jest. Unemployment może będzie. Unemployment. Ale. Irland? O, jest. No zobaczmy, jak to było za czasów irlandzkich. O, proszę bardzo. Patrzcie, to było bezrobocie dopiero. Tutaj każdy miał zatrudnienie. Zobaczcie, tutaj jakie było bezrobocie. 2008 rok. Przez całe miasteczka były kolejki do biura, do socjala, tak? Gdzie przyznawali właśnie ten bezrobocie. Zobaczcie, jakie były tutaj. To ja pamiętam, tam zawsze pracowała taka jedna osoba. Te biura były w ogóle takie, w takich zadupiach w ogóle.
I jak ci ludzie ruszyli, to tamci nie widzieli, zaczęli przyjmować, bo było jak było w jednym budyneczku, była jedna osoba, tak zaraz zrobiło się 6 osób. Potem w ogóle budynki nowe stawiali, żeby tych ludzi obsługiwać. W ogóle już potem tylko mówili nazwisko, PPS, w ogóle numer i już nawet nie wypełniała ta osoba formy, tylko już socjal, żeby później nadrabiać robotę papierkową, żeby ci ludzie po prostu mieli za co żyć. Tak to było. Po prostu jednego tygodnia wtedy to uderzyło, pamiętam, ja pierdzielę. Szkoda, że fotek nie robiłem wtedy. Z mojej, co ja miałem wtedy za telefon? Xperię chyba miałem, tak? Tak, Xperię, tą z wyciąganą klawiaturką, taki ten telefon. Nie pamiętam, to była Xperia, taka czarna Sony z klawiaturą tą. Android 4.0 tam już hulał wtedy chyba. Także to wtedy było... Jeszcze się... No, mów. To jeszcze się wtrącę do 2008 roku, bo pamiętam, jak mój brat właśnie stracił pracę w wielkiej korporacji, Thyssen Energostal, i on tam pracował 2 lata. No i go wywalili, tak? I tam jeszcze taki inżynier z nim był, który pracował 10 lat i mówił, nie, mnie to na pewno nie wywalą. I wyleciał na jednym wózku z moim bratem. Ale co się okazało? Ale co się po pół roku okazało? Odzwonili do niego, że go przyjmą jeszcze raz, bo zbyt panicznie pozwalniali ludzi, że byli bardzo zadowoleni z jego pracy, że bardzo chętnie go zatrudnią. No ale no niestety wtedy mój brat podjął pracę w innej korporacji, nie? No właśnie, no tak w korporacjach tak jest, bo to jest tak, kończy się kąt, jak zależy jeszcze jaka korporacja, bo często jest tak, że w korporacji mamy, to jest właśnie ten, pracowników, tak jak na przykład jest, powiedzmy w Intelu jest Blue Badges, tak, czyli pracownicy na stałe Intelowi oraz Green, czyli kontraktorzy, nie? I ten, i na przykład tych od razu trafia szlak, jak coś jest spowolnienie, bo ci są po prostu na takiej zasadzie nie potrzeba, kontrakt można zmienić w każdej chwili, zresztą umowę się taką podpisuje, albo ten pracodawca, który zatrudnia, od którego ramienia kontraktora na przykład się jest i po prostu out, tak, z tego sajtu, ale ten, więc tych to po prostu, nie ten, tych trochę dłużej, bo tam mają inne jakieś tam umowy i ten, ale tak to właśnie wygląda, więc zależy w korporacji kto jest, czy jest stałym pracownikiem, czy jest to po prostu kontraktor, ale zobaczmy teraz tutaj, czekajcie, unemployment, unemployment, zobaczmy Poland. Poland unemployment, GUS, pięknie. A tu Eurostat, long term unemployment. Dobra, czekajcie, zapiszę sobie tylko te dwie rzeczy. A tu jest Yacht unemployment, o pięknie. Dobra, poczekajcie, tylko sobie zapiszę PLL Tour. Jak SSX Tour wygląda, ten snowboard z PlayStation. Dobra, tu mamy tak. PLUR Unemployment, zobaczymy jak to wygląda. I PLUR. Dobra. To mamy od którego roku? Pięknie, ty, jest dłuższe. Więc teraz zobaczmy sobie, jak wyglądało bez robota. Zobaczmy jeszcze te inne, dobra. To jest tak. PLL Tour Long Term. 98. To chyba inaczej przeliczane, ale też podobnie tutaj. Unemployment zmalał. No dobra, weźmy takie coś i weźmy sobie, dodajmy do tego irlandzki tutaj, czyli i tu te dane o bezrobociu muszę mieć w oddzielnej tabelce. To jest ciekawe. To na żywca to robi. Coś tu nie gra, chyba to było małe i tak. A jest. Nie, o. Proszę bardzo. To była skala bezrobocia Polska kontra Irlandia. To była skala bezrobocia. Dobra, będę musiał kończyć, wiecie już, bo ten, już jest trochę późno i tutaj będę musiał ten, także komentarze świetne, ten będziesz mógł z twój plan, no to może na innym odcinku, dobra, jak ten, przypomnij mi na kolejnym tym live, dobra, i ten, to daily routine, przez to odbudowy zostaniemy wyrolowani, też mi się tak wydaje, już zostaliśmy. Za pomoc w Iraku mieliśmy mniej wynagrodzenie. Tak. To pewnie dziękuję. Dziękuję. Takie wynagrodzenie. Dziękuję. Dziękuję. Czyli dziękuję. Niektórzy mają całą szufladę. I lepiej nie kupić, a nie lepiej skupić się na jednym. No też dobrze. Ja, dobrze skupić się. One kiedyś była taka ten. Ja zmieniłem tu w ogóle moją metodę. To był jak, nie wiem, jak wtedy miałem dużo... Jak zaczynałem w 2017 i poszedłem pod wodę i później ten i potem było tutaj każda strategia innego dnia, aż wreszcie pierdzielałem wszystkim i było OneCoin,
one strategy i one time frame. Czyli one asset, one strategy, one time frame. I wtedy zaczęło się zmieniać wszystko. Za pomoc też wynagrodzenie to dostaliśmy. Wydać kilkanaście na jakieś gadżety od wuja Johna. Chyba się biedę. No niedużo już teraz. Już teraz już bardziej tylko, aby utrzymać ten formę. Są gryfem nie ćwiczę, wiesz. Ten, handlami bardziej. Polecam grę Cam Remake Knights of Merchants, a nie grałem. Nie grałem. World of Real Life na YouTube też będzie. Na YouTube będzie. Norwegia, witam. To z Norwegii Wojciech. No. Ale rynek jeszcze nie wie o spowolnieniu, a my tak. W sumie my o tym wiemy. A zobaczcie, co mówią w telewizji, że wszystko jest w porządku. Tak jak ten mem, przy każdym w telewizji powinien być ten mem z tym pieskiem, co siedzi w tym palącym się budynku i że ten, że wszystko jest w porządku. Z innej beczki, czasami jak idę do supermarketu, widzę te skamieniałe, co się pchają do kas bezobsługowych, to mnie normalnie ściska. Mnie też. Czasami jest wielka kolejka przy tej jednej otwartej kasie normalnej, a automaty stoją puste, wtedy rośnie mi nadzieja, że jednak spoglądowość zaczyna robić. No ja ten, u nas to w sumie w Tesco tak jest, ale ja na przykład podchodzę do tych samotych, tylko że do gotówkowych, nie? A tak próbują teraz zrobić na kartę. Szefo, w którym roku wyjechał? O, gdzie zgubiło się? No nie powiem do końca, ale już dawno, bardzo dawno. Dobra, czytam do końca komentarze i... spoko, dziękujemy, też dziękuję, spoko, pozdro. Kiedy swoją, jak się zaczęło, jakie... Była, kiedy opowiesz swoją historię? Znaczy, moja historia. Kiedyś ten Bitcoin Phoenix nagrał ze mną live'a, to jest w sumie, oprócz Jolki, to jest jedyny chyba taki, powiedzmy, live, gdzie mówię, bo tam jeszcze z Julianem tam też chyba jeden czy dwa odcinki tam, żeśmy nagrali coś takiego. No i u Majka jestem tak, ale taki typowy, że takie pytania i ten, i ten takie, powiedzmy, monologi. To był właśnie pierwszy z tym, z Bitcoin Phoenixem, pamiętam wtedy. Długi, to był odcinek ponad godzinę, a obejrzało go w sumie chyba najwięcej ludzi z tego kanału, bo tam na jakimś kanale to było. Także ciekawe to było i tam właśnie to opisałem. Także ten, 37 tysięcy jest? Niemożliwe, co? Nie ma, co mnie tu straszy? Prima Aprilis, to już w Polsce tak jest, no właśnie. Dobra, to słuchajcie, Prima Aprilis, to miałem symulowane zawał serca, także na razie, trzymajcie się, słuchajcie, powodzenia. Czekaj. Ostatnie słowa. Kieliszek dla ciebie. Zapraszam wszystkich na Fiat Marines. Bo tam jest to, co zostałem kierownikiem, chociaż teraz biję, to piję, bo piję, albo żeby się wyluzować, ale ty gadasz najlepiej. Ale na zmianie nie pijesz, co? Na zmianie nie piję, bo jestem BHP-owcem. BHP jest. Ten, co pilnuje tych, żeby nie pili. Ale... jak od czasu do czasu trzeba się napić, to piję. No, ale w tobie widzę właśnie to, co chciałem właśnie widzieć. Całą wizję taką. Ty przedstawiasz ludziom to, co przyszłość. To, co mają widzieć, a nie to, co jest. I to jest właśnie piękne. To jest właśnie piękne i to właśnie rób. To właśnie rób, ale właśnie Fiat Marines to według mnie dużo lepszy kanał niż ten 321 Krypto. Choć ten mam na Telegramie i ten oglądam tak jakby... No słuchamy dalej. No. Ale... to, co robisz, to robisz naprawdę debeściak jesteś i wszystko. Bardzo dziękuję, bardzo. To będzie pamiętna końcówka tego całego tutaj, tego odcinka. Także ten, dobra, żegnamy się.
Życzę wszystkim powodzenia, życzę też dobrego tego, dobrego zakończenia tego dnia dla Pawła i tutaj dla innych. Świetnie, było bardzo tego, bardzo było do rzeczy na sam koniec. Właśnie to jest Brygada Tygrysa, zarąbiście, zarąbiście. No właśnie, o to chodzi. Dobra jest, także dobra, słuchajcie, na razie, trzymajcie się i ten, i do tego, do zobaczenia, do zobaczenia, do zobaczenia. Cześć, 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 cześć.